Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo. W tym zwariowanym świecie mamy zawsze ostoję i oparcie w takich instytucjach, które może nie są państwowymi instytucjami, ale są instytucjami opartymi o stowarzyszenia, o wspólnotę, o ludzi, którzy je tworzą. A mianowicie mam tu na myśli takie organizacje jak WOPR, TOPR, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, czy GOPR, ale także i Ochotnicze Straże Pożarne. Właśnie ten system tych dobrowolnych ciał, które naprawdę w kryzysowych sytuacjach potrafią pomóc drugiemu człowiekowi. W różnych sytuacjach. W sytuacji, kiedy zagrożone jest życie i zdrowie, kiedy zagrożone jest jego mienie i bezpieczeństwo, ale także i potrafią z nami dbać o tą profilaktykę, o wsparcie społeczeństwa, o edukowanie społeczeństwa w wielu zakresach. Organizacje przy wsparciu tutaj już państwowych, mundurowych służb, jak PSP, Straż Graniczna, Policja, WOT, czy też nasi żołnierze, tworzą tą wspólnotę, która daje nam poczucie bezpieczeństwa w różnych wymiarach i w różnych strefach. Dlatego w szczególności chciałbym tu podkreślić w tym moim wystąpieniu taką jedną z tych jednostek Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krynicy Zdroju, która w tym roku, moi drodzy Państwo, obchodzi swoje 70. urodziny, czyli 70 lat swojego istnienia. Ta wspaniała organizacja jest naszą dumą, jest zaszczytem mieć możliwość współpracowania z tymi wyjątkowymi ludźmi. Na co dzień prowadzą szkolenia dla dzieci. Mówią, jak zachowywać się bezpiecznie w górach, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, jak pomóc drugiemu człowiekowi. Uczą pierwszej pomocy przedmedycznej, wspierają różne wydarzenia, festyny, imprezy, a więc to jest ich misja dodatkowa. Robią to zupełnie za darmo. Robią to zupełnie, ponieważ ich serce dyktuje im, że drugi człowiek i bezpieczeństwo drugiego człowieka to jest ich misja. Ta misja tych organizacji to jest zaszczyt też dla ich członków. A więc bardzo z tej mównicy chciałbym podziękować wszystkim GOPR-owcom, TOPR-owcom, WOPR-owcom, członkom OSP i wszystkich służb mundurowych za wasze oddanie, za wasze wsparcie w trudnych sytuacjach i za to, że dzięki wam czujemy się bezpiecznie. Jako druh OSP w Starym Sączu również serdeczne życzenia składam wszystkim tutaj na moim kolegom, a w szczególności OSP Gołkowice Górne, które miało swoje stulecie ostatnim czasem, ale także wszystkim tym placówkom, strażnicom OSP, które w ostatnim czasie obchodzą swoje różnego typu jubileusze. A więc moi drodzy Państwo, drodzy Polacy, cieszmy się, że mamy tak wspaniałą organizację, tak oddanych ludzi, jak Krynica Grupa GOPR-owska, ale także oczywiście te wszystkie organizacje, o których przed chwileczką mówiłem. Oni są naszą dumą, a my zachęcajmy nasze dzieci, żeby do tych organizacji wstępowały, współpracowały z nimi, bo one razem tworzą nasze społeczeństwo, społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo bezpieczne i społeczeństwo otwarte dla drugiego człowieka. Dziękuję bardzo.